Perché ci dicei, ma io ho l'impressione di questo, che la studente è di libero già questo, non sai di lanciare natomiast bardziej przyjemnie, że tradycją tej galerii od paru lat jest wystawy majowe, czerwcowe, jest to wspólna inicjatywa DEO wręcz, czyli galeria nasza, Jacek Gerwalowski, której to przez tyle lat prowadzi i był członkiem też komisji. ASP, witam pana profesora Wiesława Korskiego, który był tej uczelni naszą. I prywatny sponsor, co razem dajemy pana Wielowskiego, witam bardzo serdecznie. Natomiast to jest DEO, gdzie młodzi ludzie tuż po studiach, startując trudne, bardzo trudne życia zawodowe. Muszą się zderzyć brutalną rzeczywistością, niestety jeszcze teraz rynkową. Natomiast ta, bo wystawia jest efektem rocznego stypendium wydawanego przez to szacowne GLONO. GLONO, to jest to, co powiedzieli wszyscy, że może ten pierwszy rok tak łatwiej startować. Zawsze kilku ma szansę, zawsze skończył SP. Od paru lat, kolejna postawa z tego cyklu. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich artystów, sponsorów. Dziękujemy SP za to, że nadmawi się trochę, co z tym osobem tam będzie. Nie tylko daje jest to magistra sztuki, ale jednak próbuję jeszcze się bardzo troszkę narzędzi, tak żeby to była kulturalna. Także dzisiejsza nasza bohaterka, pani Kuda, powie więcej na ten temat, co tu widzimy, bo nie będzie zasypiewać, że Polacka była w tym świecie, nie wiem, jak się tam szkoda, żeby tutaj pani Kuda. Dzień dobry. Chciałam podziękować za przybycie na Wielkę. Chciałam podziękować galerii, chciałam podziękować sponsorom i wszystkim, którzy mi pomogli, panu rodzicom i panu profesorowi, który mi się przyjmuje. Skończyłam Wydział Malarstwa, ale zawsze doświadczenia pracowałam, jeśli chodzi o przestrzeni publicznej i tkaniny eksperymentalnej, wpływały na to, co pokazuje i w jaki sposób pokazuje. Więc jest tutaj dosyć dużo instalacji i nawet obrazy, tak jak swojego instalacje. A tematem, którym się zajmuję, to relacje człowieka z naturą, z kosmosem, z wszechświatem, który nas otacza. I właśnie jak człowiek funkcjonuje w środowisku naturalnym i jak funkcjonuje wyjęty z tego środowiska i włożony w przestrzeń, która jest sztucznie wykreowana. To już prawie mija 2 lata, odkąd skończyłam akademię. I tutaj widać efekt moich eksperymentów i prób. Cały czas uważam, że szukam swojego języka artystycznego. I właśnie wiele tych doświadczeń, które już po akademii się wydarzyło, bardzo wpłynęły na to, co robię i dlaczego. Bardzo ważnym dla mnie elementem jest pokazywanie tych rzeczy, ale także rozmowa z ludźmi, rozmowa z różnymi naukowcami, artystami. Tutaj też po akademii zaczęłam zajmować się bardziej fotografią. Przez to, że współpracuję z profesorem fotografii na Erasmus School of Art na Uniwersytecie Oksfordzkim, a także właśnie ci naukowcy, na przykład spotkania z osobami, które jeszcze bliżej są z tego kosmosu niż raczej na przykład spotkanie z astronautami NASA Kennedy Space Center. I tutaj właśnie staram się nawiązać ten dialog między
naukowcami, ale też jako, że nie jestem naukowcem, chcę zaświadczyć swoje spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. I